Mapa, w którą będę grać, została pobrana ze strony minecraftmapy.pl. Strona, na której znajdziesz ponad 2000 polskich map do Minecrafta lub sam możesz udostępnić własną. Więcej informacji znajdziesz w opisie. No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. Proszę, powiedzcie mi, czy kiedyś nie znudził wam się standardowy generator map w Minecrafcie? Cały czas te same widoki, cały czas takie same biomy. Wszystko wygląda bardzo podobnie, kiedy generujemy nowy świat na kolejnej wersji Minecrafta i tak dalej, i tak dalej. Dziś przedstawię wam twórczość polskiego twórcy, a Luki Exe, który zdecydował się wrzucić swoje arcydzieła wręcz na stronę minecraftmapy.pl, za co mu bardzo, bardzo dziękuję, więc cieszę się, że naprawdę dzielicie się ze społecznością, z innymi graczami, takimi świetnymi projektami. No i cóż, survival, mapa typu survival. No właśnie, jeśli kiedyś znudziła wam się gra na zwykłym świecie Minecrafta, zawsze możecie pobrać taką mapkę, którą wam dzisiaj zaprezentuję i macie tutaj surowce, minerały i nawet co gdzie niegdzie również struktury, więc na takiej mapce możecie bez problemu zbudować swoją epicką bazę w naprawdę przepięknym krajobrazie. No i tak, zaprezentuję wam dzisiaj 5 mapek autorstwa Luki Exe. Taiga Cliffs to jest właśnie ta mapka. Następnie polecimy do wulkanicznej wyspy, czy tam wulkaniczna dżungla chyba. Dolina Spokoju, Extreme Hills oraz Survival Island, więc mamy tutaj 5 mapek stworzone przez twórcę. No i z tego co widzę, zebrał już ładne oceny od was, więc te mapki bardzo wam się podobają. No i cóż, myślę, że taki odcinek jest potrzebny na moim kanale, no bo jeśli ktoś szuka naprawdę świetnej mapki do rozgrywki survival, to myślę, że ten odcinek będzie tutaj idealny. O właśnie, no i cóż, no i polatamy sobie troszeczkę po tej wyspie. Chciałbym, żebyście wpadli na profil autora Luki Exe i zostawili mu diaksa, jeśli te mapki wam się podobają. I oczywiście, no, doceńcie też jego pracę, ponieważ na pewno to bardzo zmotywuje autora. No i jednocześnie bardzo się cieszę, że mogę wam w końcu przedstawić naprawdę świetnej jakości mapę Survival Custom Terrain polskiego twórcy. Więc po co mamy pobierać mapki, nie wiem, z innych stron, stworzonych przez angielskich twórców, jeśli możemy zagrać naprawdę przepiękne mapy polskich autorów? No i jak ta mapka wygląda? No wygląda ona po prostu przepięknie. Zobaczcie, jak wejdziemy sobie tutaj do lasu, cieszy mnie, że ten las jest taki gęsty. On to wygląda naprawdę epicko, aż Minecraft troszeczkę mi laguje, ponieważ nagrywam dość dużej rozdzielczości. A tej trawy i tych drzew tutaj jest naprawdę masę, więc jak wyłączycie shadery, to na pewno będziecie mogli sobie płynnie na tej mapce grać. Bez przesady, nie jest ona jakaś tak bardzo, bardzo zasobożerna, że tak powiem. Lubię to słowo, wiem. Poza tym mam, zobaczcie, farm, 20 chunków. No tak, mapka wygląda świetnie, jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj minerały, na wszystkich mapach mamy kopalnie i minerały. I zobaczcie, jak te kopalnie również wyglądają. Są one takie szerokie, te tunele. Tak, i gdzieniegdzie na przykład tutaj, zobaczcie. Yeah. Te mapy, te kopalnie, te jaskinie wyglądają zupełnie inaczej niż w standardowym świecie, ponieważ są one robione również ręcznie. Więc oczywiście za pomocą pewnego programu, ale tak czy inaczej, zobaczcie, no inaczej wygląda ta jaskinia, tak? No nie, nie ma takich korytarzy okrągłych, tylko są takie jakby bardziej skośne, nie wiem jak to nazwać. Wiem, że tu jest bardzo ciemno, a dlatego weźmy sobie podkę na Night Vision. Night Vision. Dobra, wypijmy sobie to, pyk. Okej, i teraz wszystko będzie widać. Zobaczcie, te kopalnie są naprawdę tutaj ogromne. Ha, i są one naprawdę świetne. Na takiej, zobaczcie, no jak to fajnie wygląda. Tu możemy się jeszcze przejść. Yeah! Dobra, słuchajcie, na takiej mapce świetnie na przykład by wyglądały jakieś serie fabularne, więc jeśli na przykład nagrywacie jakieś serie fabularne do Minecrafta, to możecie wykorzystać taką właśnie mapkę. No patrzcie, ile tych jaskiń tutaj jest. O, tutaj coś się zbugowało, ponieważ widzę, że wyrenderowało się, zobaczcie. Haha, co tu jest? Świątynia podwodna w takiej jakiejś dziwacznej komorze. No cóż, może to niektórym będzie się z was podobać. Tutaj możemy do tej świątyni sobie wejść. Jaka magia. Haha. Dziwne, ale tych kopalń jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że bez problemu dalibyście radę znaleźć tutaj wszystkie surowce, których potrzebujecie. Więc tak, tutaj mamy górę, która jest jeszcze oblodzona. No i tak ogólnie wygląda to Taiga Hills, no nie wiem, co by tutaj dużo mówić. Te klify wyglądają chyba tutaj najciekawiej, zobaczcie. No patrzcie, jak te klify wyglądają przepięknie. Takie klify powinny renderować się w Minecrafcie naturalnie.
Przepiękny las, bardzo gęsty las. No i bazę możemy pobudować gdzie tylko chcemy. Wyobraźcie sobie bazę na przykład w tym miejscu, wyciąć wszystkie drzewa i mieć taki przepiękny widok z okien. No to wygląda kozacko. Więc oczywiście linki do tych wszystkich mapek macie w opisie. A myślę, że tymczasem będziemy mogli lecieć już do kolejnej mapki, tak żeby ten film nie trwał pół godziny, bo ostatnio coś nagrywam dla was bardzo długie filmy i może dla niektórych to jest dość niewygodne. A świetnie ta mapa wygląda, te klify. Niestety nie wczytuje mi się cała mapka, ponieważ... No tak, to taki jest Minecraft, cóż zrobić, nie? No tak, patrzcie. No ja, przepiękna mapka, naprawdę epicka mapka. Dobrze, w takim razie lecimy do kolejnej mapy. Save and quit to title. Dobra, single player i teraz przeglądaliśmy Taiga, więc myślę, że możemy polecieć do tropików może od razu. To jest ta wulkaniczna wyspa, czy tam wyspa z dżunglą, więc zobaczmy sobie, jak wygląda właśnie ta wyspa. Wow, tutaj się spawnujemy. No dobra, ja jeszcze nie widziałem tych mapek, widziałem tylko screeny, ale wiem, że po prostu będą świetne. Okej, okay, game mode 3. No i sprawdźmy, jak wygląda wulkaniczna wyspa. A co to jest, słuchajcie? Wow, to jest jakieś grzybowe drzewo. Ha, jakie świetne. O kurczę, są tutaj też jakieś struktury właśnie, jak to drzewo tutaj widzieliśmy. I tutaj mamy, zobaczcie, wulkan. Nice. Patrzcie, to jest magma, to jest netherrack. Jak to świetnie wygląda. I te grzyby tutaj, no przepiękna mapa, słuchajcie, naprawdę. Zagrać sobie na takiej mapie. No świetna robota, Luki. Naprawdę kozak. Powiem wam, że jeśli chodzi o inne mapki, powiedzmy, zagranicznych twórców, to ta mapka jest naprawdę doskonała i jest jak nie lepsza, albo i na równi po prostu z mapą, z jakością do map zagranicznych twórców. No nie, no słuchajcie, no to jest przepiękne. Nie widziałem chyba takiej mapy jeszcze. Wow, no patrzcie, tutaj zbudować sobie jakąś bazę przy wulkanie. Później doinstalować jakąś modyfikację, że ten wulkan rzeczywiście wybucha. No czy to nie byłoby epickie? To byłoby świetne. Dobra, jak wygląda ta wyspa? Tutaj mamy jakąś rzekę. Dżungla, jak wygląda dżungla? Ponieważ to może i jest standardowa dżungla, ale myślę, że autor musiał robić ją ręcznie. No bardzo gęsty las. Bardzo gęsta dżungla. Super, kurczę. No patrzcie, te mapki mają, słuchajcie, co niektóre nawet 2000 na 2000 kratek wielkości, więc one są ogromne. Możecie robić tutaj praktycznie wszystko. Czy są tutaj jakieś struktury? Nie jestem pewien. Czy na przykład jakaś świątynia w dżungli? To byłoby epicko. To możecie sprawdzić. Myślę, że coś tutaj autor jeszcze ukrył. Dobra, lecimy wzdłuż wybrzeża. Patrzcie, patrzcie, jak ona jest wielka. Ja. Dobra, 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 lecimy dalej. Jaka jaskinia. Ej, ja chcę tu wejść. Nice. No dobra, lecimy. Lecimy dalej wzdłuż brzegu. Tutaj mamy kolejną rzekę. Ha, patrzcie, jakie drzewa śmieszne. To jest palma taka. No i fajnie, bo jest takie szerokie wybrzeże, więc naprawdę doskonale to wygląda. Ale już nie będę... Nie wiem, co mówić tak naprawdę, bo tutaj jest tyle tych elementów. Sami zresztą widzicie całą mapę na filmie, więc będziecie mogli tutaj swoje zdanie wyrazić. No i chciałbym, żebyście również ocenili na przykład, która mapa podoba wam się najbardziej. A w prawym górnym rogu w karcie jest ankieta, więc będziecie mogli ocenić, czy to jest na przykład wyspa wulkaniczna, czy Taiga Cliffs, którą przeglądaliśmy pierwszą. Wszystko macie w karcie, ale poczekajcie z waszym werdyktem do końca. Wow, ale fajne. Ale fajne jeziorko z lawy. Nice, czy to jest kolejny wulkan? Tak, to jest kolejny wulkan, chyba jeszcze większy od poprzedniego. Jak wygląda w środku? Ła, możemy sobie do niego wejść, patrzcie. Nice, tu jest jeszcze woda. Ha, ja, więc ocencie, słuchajcie, te wszystkie mapki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później również wydam werdykt albo nie. Nie będę oceniać mapki, która według mnie jest najlepsza, ponieważ będziecie głosować tak samo jak ja. Ja was znam, słuchajcie. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, 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 super. Świetna mapka. Dobra, nie zwiedzimy jej chyba całej, ponieważ ta mapka jest naprawdę ogromna. Zobaczcie, ona się tutaj jeszcze rozciąga. Dobra, lecimy wzdłuż wybrzeża. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. No słuchajcie, no idealne mapki do gry survival. No, czego chcieć tutaj więcej? Zaproście, słuchajcie, znajomego. Tylko te struktury tutaj się bagują. Tego nie stworzył autor, tylko te struktury tworzą się ręcznie tak naprawdę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Mapa pewnie została wybudowana w starszej wersji gry i te struktury, właśnie podwodne świątynie, tutaj dopiero się pojawiły. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Co my tutaj jeszcze? Jezu, ogromna jest ta wyspa, więc zaproście, słuchajcie, kolegę do wspólnej gry. No i kreujcie swoją historię. Boże, jakie to jest wielkie.
Ha, to ma chyba więcej niż 2000 na 2000 kratek. Te savey zajmują po 100 MB, więc są one ogromne, naprawdę. Dobra, kurde, lecimy. Kolejny wulkan, zobaczcie. Czyli to już jest trzeci. Fajnie byłoby, gdyby w tych wulkanach były jakieś skarby na przykład, co? Coś takiego. To byłoby naprawdę dobre, albo jakiś na przykład, jakiś taki bajon podziemny, w którym mamy jak tylko lawę na przykład i tak dalej, że ta lawa, ten wulkan się ciągnie tutaj. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze, słuchajcie, minutka i przechodzimy do kolejnej mapy. Nice. I ja nie widzę tutaj granicy, tu jest wybrzeże. Nie, słuchajcie, kończymy, bo ta mapka jest zdecydowanie za duża. Ten film ma na celu tylko taki szybki przegląd tych mapek, żebyście wiedzieli, jak one wyglądają i żeby was zachęcić ewentualnie do rozgrywki. Co tam jest? Tam jest bariera. To my już tutaj nie wejdziemy, zobaczcie. Tu jest bariera mapy. No ciekawie, to nawet dobry pomysł, żeby nie wyjść po prostu poza tę mapę, więc również sympatycznie. No dobra, słuchajcie, kończymy, bo ta mapka jest naprawdę ogromna. Tutaj coś jest? Nie, dobra. Lecimy jeszcze w dżunglę i będziemy kończyć. Pyk. No oczywiście jaskinie tutaj są wszędzie, tak? Na każdej mapie. Więc ogromny plus za to, ponieważ niektórzy twórcy nie tworzą właśnie jaskiń. I wtedy to nie jest mapa survival, tylko... Bo nie ma surowców, sami rozumiecie? To nie jest mapa survival, tylko tak naprawdę creation, custom terrain po prostu, tak? Piękna mapa. Lecimy do kolejnej mapki. Teraz będziemy, słuchajcie, grać na Valley, czyli Dolina. Sprawdzimy to. Dolina Spokoju. Autor nazwał tę mapę Doliną Spokoju. No i sprawdzamy. Więc jak widzicie, wszystkie mapy są inne i to jest świetne. Później jeszcze czeka nas Extreme Hills, która jest mapą taką zimową. Więc przekonamy się. Game Mode 1, może nawet 3 sobie weźmy. Okej, a co tu się stało? Czemu to jest inna tekstura wody? Zobaczcie, tu mam shadery, a tu jest inna tekstura wody. What? Co? Dlaczego tak? Nie mam pojęcia. No ale dobrze, to ta mapka nazywa się Dolina, ale z tego co widzę, to wygląda jak wyspa. Dolina Spokoju. Albo to jest Survival Island, chociaż tutaj było napisane Valley, czyli Dolina. No nic, sprawdzimy. Pyk. Tak, no to jest raczej Dolina. No dobra. Słuchajcie, przepiękne góry, naprawdę epicko to wygląda. Kurde, jakbym Janosika oglądał. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy, zobaczcie, jaką głęboką rzekę w ogóle. Okej. No to jest taka standardowa mapka z takim standardowym biomem w Minecrafcie, czyli brzozy, drzewa zwykłe. Te drzewa wyglądają naprawdę przepięknie. Włączyłem na fast, ponieważ Minecraft może mi lagować, więc nie przesadzajmy. Okej. No przepiękna jest ta mapa. Bardzo mi się podobają te polanki tutaj, no patrzcie. To wygląda epicko. Naprawdę to wygląda epicko. Dobra, ciśniemy dalej. To jest ta dolina? Czy dolina jest gdzieś dalej? Wow. Jak to fajnie wygląda ta góra. Kurczę, jestem pod ogromnym wrażeniem, słuchajcie. Naprawdę, Luki ma tutaj talent do tworzenia takich map, więc jeśli miałbym tworzyć jakąś serię fabularną, na przykład z jakimś epickim terenem, to na pewno wykorzystałbym mapkę Lukiego i oczywiście za jego zgodą lub napisał do niego po prostu prośbę o stworzenie jakiejś ciekawego tutaj landscape, czyli takiego właśnie widoczku. Wow, no patrzcie. Kurczę, aż chce się na tym grać, naprawdę. Dobra, lecimy tutaj. Dobra, nazwijmy tę mapkę Dolina. Czyli jak będzie w ankiecie Dolina, to zagłosujcie na tę mapę jako Dolina. Przepiękna mapka, naprawdę świetna mapa. To wszystko wygląda kozacko. Dobra, tutaj już mamy granicę mapki, zobaczcie, więc nie możemy za nią wyjść. Tutaj ogromne góry i rzeczywiście jest ta dolina. No cóż by tutaj dużo mówić, no wszystko widzicie na filmie. Mapki naprawdę są 10 na 10. Zobaczymy sobie, jaką ona ma wielkość jeszcze. Przyspieszmy troszkę, do drugiej granicy mapy sobie dolećmy. No już mamy 500 kratek, gdzieś mniej więcej. Teraz będziemy mieć 1000. Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. O, lecimy wzdłuż rzeki, super. Dobra, 1500, słuchajcie, zaraz, dobra. I zaraz będzie 2000. Czy ta mapa będzie nadal będzie tutaj się generować? Czekajcie. Dobra. No słuchajcie, mamy już 2000 kratek. Dobra, wow. O kurczę, jak to jest wielkie. Dobra, 2500.
No 2500 kratek ta mapka na pewno ma. Ogromna mapa, więc na pewno nie zabraknie wam miejsca do zwiedzania. Mapa jest przepiękna, oczywiście mamy tutaj również jaskinie. No i jak żeby inaczej, więc jak najbardziej możemy tutaj na niej pograć sobie. Tam mamy diaksy? Nie, tam mam jakąś wodę. Więc no cóż, super, 10 na 10, naprawdę przepiękna mapka. Lecimy do kolejnej mapy autorstwa Luki Exe. Dobra. Wow. Wow. A weźmy jeszcze jedną rzecz. Locate, na przykład... Fortress. No właśnie. Na tej mapce możemy nie znaleźć chyba takich rzeczy jak... Fortress, Mineshaft... Mineshaft. Sprawdźmy, jak wyglądają kopalnie. Mapa Player, 1776... no nie wiem... 30... minus 504. Okej. Okay. No dobra, kopalń tutaj również z tego co widzę nie ma. No tak, więc ze strukturami może być tutaj problem. Możemy nie znaleźć twierdzy, możemy nie znaleźć oczywiście świątyni, które znajduje się na pustyni, więc to musicie wziąć pod uwagę. No sami rozumiecie, jak to się prezentuje. Dobra, lecimy do kolejnej mapki, tylko teraz jaka to będzie? Extreme Hell Survival, czyli to będzie coś typu właśnie mroźny świat. Lodowy świat. Weźmy sobie od razu tryb kreatywny. Tu mamy jakąś skrzynkę. O! Jedzenie, drzewka i piasek. Ha, może tego zabrakło na mapie, więc po prostu twórca dał tutaj skrzynkę. Bardzo fajnie przemyślane. Lecimy dalej. Game Mode 3. No i sprawdźmy, jak to się prezentuje. Okej, czyli mam tutaj wszędzie choineczki. Piękne. Sosenki. No dobra. Wow. Zobaczcie. Lodowe tutaj jeziorko, otoczone przepięknymi górami. Ha, no przepiękna mapka. Po raz kolejny. Dobra, co tutaj jeszcze się znajduje? No te góry są bardzo ładne. No czego możemy spodziewać się po tym autorze, jak już widzieliśmy takie, a nie inne mapki? Słuchajcie, no tutaj epoka lodowcowa wyglądałaby super. Dobra, gdzie ja wyleciałem, ej? To jest granica mapki chyba już. Albo i się nie generują po prostu czanki. No tak, sami rozumiecie. Minecraft, nie? Wow! Czekajcie. Wow, ale super! Ha! Patrzcie, to jest zamrożona rzeka i tutaj jest wodospad. Jakie epickie. Ta rzeka jest tutaj na górze. I tutaj mamy, zobaczcie, jezioro na dole. No super widoczki, przepiękne widoczki. Dobra, dobra, sprawdźmy dalej. Trzcina cukrowa. Cóż to jest? To miało być chyba jakieś, to jest chyba jakieś drzewo po prostu. Takie wyschnięte, takie bez liści, widzicie? No chyba tak. Dobra. No są tutaj takie drzewka. Okej, kolejne jeziorko, bardzo głębokie tutaj nawet, patrzcie. No nie? Tutaj zobaczcie. Lol. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Gram na nowych w ogóle teksturkach, które będą w 1.13 albo w 1.14 Minecraftie, więc polecam. Dobra. No świetna mapka. No cóż by tutaj więcej mówić. Wszystko widzicie. Kwiatki nawet są, proszę bardzo, które chyba tu nie powinno być w takim klimacie, nie? No i cóż, oczywiście kopalnie. Proszę bardzo, więc jeśli ktoś lubi taki teren lodowy, mroźny, zimowy, no to jest to mapka dla niego. Wow, dobra, okej, słuchajcie, myślę, że możemy lecieć do kolejnej mapy, bo tutaj już większość chyba już zobaczyliśmy. No jeszcze ewentualnie troszeczkę sobie polatamy. Tutaj jesteśmy już na poziomie, słuchajcie, 250, więc te góry są naprawdę tutaj wysokie. Patrzcie. No. Dobra, nice. Co my tutaj jeszcze mamy? Szkoda, że te czanki w Minecrafcie tak wolno się wczytują. Jeśli to byłoby wszystko na Minecrafta Windows 10, to te czanki wczytywałyby się dużo, dużo szybciej. Yeah. No słuchajcie, naprawdę bardzo ładna mapka. To wszystko wygląda tak realistycznie, te góry. Nie tak jak z Minecraftowego generatora map, nie? Patrzcie. Kurczę, super sprawa. Naprawdę. Dobra, okej. Okay. W takim razie... myślę, że możemy lecieć do kolejnej mapki, chociaż ja wiem, że na pewno tutaj nie zwiedziłem wszystkiego, więc pobierzcie sobie te mapki, obejrzcie je, może odkryjecie jakieś, nie wiem, easter eggi, sekrety, jakieś ogromne jeziora, góry, czy może nawet jakieś struktury. No cóż, gorąco polecam. Dobra, okej. W takim razie przechodzimy do ostatniej mapki, którą będzie teraz... okej, dobra, już Minecraft trochę nie wyrabia. Ultimate Survival Island. I jak to się prezentuje, słuchajcie. Jak to się prezentuje. Dobra, bierzemy Open to LAN. Tak, i Game Mode 3. To wygląda jak wulkaniczna wyspa, ale z tego co widzę są tutaj jakieś malutkie wysepki. Takie porozrzucane, zobaczcie. Ho, okej. Dobra, jak to się prezentuje?
No, takie malutkie wysepki, bardzo fajny teren. Taki pajam też by się przydał w Minecrafcie. Takie tropiki jakby, nie? Z takimi wyspami. Super opcja. Dobra, gdzie możemy sobie tutaj jeszcze polecieć? Fajnie to wygląda, naprawdę. Okej. No dobra, jestem ciekaw, czy twórca będzie tworzył jeszcze jakieś mapy. Właśnie custom terrain, bo jak na razie jest tutaj... według mnie top 1 z polskich autorów właśnie, który tworzy takie mapy, więc naprawdę doskonała robota. No i z tego co widzę, mamy tutaj jakieś biomy, zobaczcie. Tutaj jest większe zróżnicowanie tej mapy, czyli tam mieliśmy jakieś tropiki, tutaj mamy, zobaczcie, zwykłe, taki Taiga Cliffs znowu. To jest kolejna jakaś mniejsza chyba wyspa, albo i nie. Okej, tutaj mamy choinki, tutaj mamy wszystkie rodzaje drzew tak naprawdę. Dobra, lecimy dalej, wow. Super. Dobra, zobaczmy jak tutaj dalej to wszystko będzie wyglądać. Ja sobie troszeczkę przyspieszę. Cały czas mamy tą Taiga Cliffs. Nie wiem, czy to tak nie będzie już wyglądać, bo to jest chyba jedna wyspa, ta ogromna taka. Bo tak nazywa się mapka, Survival Island, tak? Dobra. Przelećmy sobie gdzieś dalej. Chcemy zobaczyć, co tutaj jeszcze się... Aha! Czyli ogromne góry, zobaczcie, ośnieżone. Super, że coś takiego tutaj się również znajduje. To jest już ponad poziomem, słuchajcie, te góry zaczynają się tutaj śniegiem pokrywać. Ponad 162. No dobra, lecimy dalej jeszcze. Okej. No dobra, gdzieś tutaj na przykład. Oj, co ja włączyłem za opcję tutaj? Ha, jak ja je włączyłem? Dobra, rzeki oczywiście. Super, no wszystko tutaj jest, słuchajcie, no... Oprócz tych struktur, co niestety niektórych może tutaj troszeczkę zaboleć. No ale sami rozumiecie, że trzeba byłoby to budować ręcznie, te wszystkie struktury. Tutaj mamy jeszcze świątynię podwodną. Mogłyby być, ta mapka miałaby 11 na 10 wręcz, ale... No ale co? Dobra, dobra. Chociaż po jednej sztuce na przykład twierdzy, po jednej sztuce tej dżunglowej świątyni i tak dalej, nie wiem, skopiowane z jakiegoś schematu na przykład po prostu i wklejono do tej mapy. Czemu nie? No czemu nie? Czemu nie, Luki Exe, może się nad tym zastanowisz i na przykład wypuścisz chociaż jedną mapę ze wszystkimi strukturami, to byłby już kompletny survival w Minecrafcie. No dobra, no więc tak to chyba wygląda. Czy coś tutaj jeszcze się znajduje? Dalej, w tym kierunku. Czy to będzie jakaś inna wyspa jeszcze? Tutaj mamy, zobaczcie, te tropiki, że tak powiem, a tutaj jest, o kurde! Kolejna wyspa. Tutaj mamy lodową wyspę. No super, chyba tutaj są wszystkie rodzaje wysp w takim razie. Zobaczcie, jak to jest oblodzone, super. Wow, dobra, elegancko. Nice, fajnie, to mi się bardzo podoba, że tutaj są wszystkie rodzaje tych wysp, tych klimatów tak naprawdę minecraftowych, więc moglibyście tutaj również sobie zagrać, gdzie macie wszystkie biomy i na przykład tutaj ta mapka by się nadawała na to, żeby wkleić wszystkie struktury jednocześnie, które znajdują się w Minecrafcie, no bo moglibyśmy tutaj wkleić iglo, świątynię pustynną i tak dalej, i tak dalej. No dobra, lecimy. Chcę się stąd wydostać i zobaczyć, czy jest tutaj jeszcze jakiś inny rodzaj wyspy. Jest dżungla! No właśnie. Wszystko tutaj jest, słuchajcie. No tak, więc podejrzewam, że ta mapka zgarnie tutaj największą ilość ocen, chociaż nie ma tutaj wulkanów. Chociaż nie ma tutaj chyba wulkanów, co? A może jest? Nie mam pojęcia. Polatamy troszkę i zobaczymy, ale już powoli będziemy niestety kończyć... Ha, dobra, okej. I tutaj mamy jakąś ładną polankę, czyli to jest taki standardowy teren w Minecrafcie, tak jakby, zobaczcie, taka polanka. Ale widać, że to nie jest teren wygenerowany przez generator map, bo takich rzek na pewno nie będziemy mogli znaleźć w Minecrafcie. Takich ładnych, przemyślanych rzek, zobaczcie, jakie one mają ładne kształty. No, ho, okej. Czy jeszcze jakaś wyspa tutaj jest? Za tym oceanem? Sprawdzimy to. Dobra, i tutaj mamy pustynię. Wszystko na tej mapie, słuchajcie, się znajduje, chociaż to wygląda jak standardowo wygenerowany teren w Minecrafcie. I nie jestem pewien, czy to nie jest po prostu standardowo wygenerowany teren w Minecrafcie. No chyba jednak nie, co? Nie mam pojęcia. No i wioska jest tutaj również. To już chyba mi się wydaje, że jest normalny teren minecraftowy, ale nie dam sobie tutaj ręki uciąć. Bo już jesteśmy, zobaczcie, minus 2400. Czy ta mapka jest tak wielka? No chyba wylecieliśmy poza teren właściwy. No dobrze, w takim razie dziękuję wam, słuchajcie, za oglądanie tego odcinka. Zależy mi na tym, abyście... O, tu jest ta... A, widzieliście, na pewno wylecieliśmy za ten teren.
Zależy mi na tym, żebyście, słuchajcie, korzystali z polskich map, polskich twórców, ponieważ tworzą oni naprawdę doskonałe rzeczy. I w końcu doczekaliśmy się twórcy, który robi prześwietne mapki Survival Custom Terrain w Minecrafcie, więc Luki Exe, wielkie brawa, naprawdę doskonała praca, a no i myślę, że na pewno nie jedna osoba będzie chciała zagrać właśnie na twojej mapie. Super, super robota. No dobrze, dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, żebyście wpadli na profil LukiExe na minecraft.mapy.pl, zostawili mu diaksa za to, co zrobił, ponieważ odwalił naprawdę doskonałą pracę. No i pobierajcie, bawcie się, grajcie. Myślę, że naprawdę warto. Gdybym miał tylko naprawdę tak dużo wolnego czasu, żeby pograć sobie na świecie survival w Minecrafta, to bardzo chętnie bym wybrał właśnie mapy od Lukiego. Dobrze, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pamiętajcie o zostawieniu łapencji, a subskrybujcie, jeśli ktoś z was nie subskrybuje. No i co? No i cześć. Trzymajcie się, pa!